dzisiaj rozmawiam z Maćkiem, Albertem i Patrycją. Czym się zajmujecie? Powiedzcie, bo myślę, że ludzie, którzy nas oglądają, nie za bardzo wiedzą, o co chodzi. Poprzednio rozmawialiśmy na temat literatury, a dziś? Muzyki. To powiedzcie, czym jest dla Was muzyka? Może Albert. Ja. No, muzyka jest dla mnie na pewno czymś więcej niż tylko na czym wiem. Czymś, co istnieje i ma to tak w głębokim poważaniu, że jest. Podobno jest czymś więcej takim, nie wiem, czymś, co bym chciał robić, czym się chciał zajmować. Maciek, jakie ty masz zdanie na ten temat? No, muzyka jest w sumie jedną z moich pasji, nie jedyną, ale myślę, że taką, no chyba największą obecnie. Mm-hmm. Najistotniejszą może powiedzieć. A kiedy zacząłeś grać? No już dosyć dużo czasu temu, bo chyba jeszcze pod koniec podstawówki, wtedy na gitarze klasycznej gdzieś tam sobie przytękoliłem, a potem jakieś 3 lata temu, jak kumpel rozkręcał zespół, to dzwoni do mnie kiedyś w lato i mówi: Maciek, nie chciałbyś wskoczyć na bas, pograć na basie trochę. Nie widziałem w sumie wcześniej nigdy gitary basowej na żywo, ale skoczyłem, no i tak się zaczęło, już się 3 lata kręci i coraz bardziej mnie to rajcuje. Czy wiążesz swoją przyszłość z tym? To też trudno powiedzieć, bo chciałbym, ale no nie jest to łatwe, szczególnie w Polsce, na naszym polskim rynku. A Albert, powiedz, z racji tego, że Albert jest moim kolegą z ławki, w szczególności na historii udziela mi niektórych rad odnośnie tego, jak powinnam nagrywać swój program. I Albert, ostatnio rozmawialiśmy na temat tego, jak się czujesz, kiedy możesz sobie godzinę w spokoju pograć. Podziel się z tym. Dobrze się czuję. No dobrze, a na jakim instrumencie grasz? Na perkusji. A dlaczego nie na gitarze na przykład? Dobre pytanie. Nie wiem, tak wyszło. Tak wyszło. Chciałem grać na pewno zawsze. No i zacząłem. A jaki instrument totalnie by odpadł, jakbyś miał wybierać? Nie, no artówka, zdecydowanie artówka. Dobra, a Patrycja, ty grasz na flecie, prawda? Tak. No i od kiedy się uczysz? Ona też będzie 7 lat. A dlaczego flet? Dlaczego? Nie wiem, jakoś tak spodobał mi się, jak byłam kiedyś na koncercie orkiestry i stwierdziłam, że jest bardzo fajnym instrumentem. Tak się zaczęła historia. Dzięki mamie, która posłała mnie na lekcje prywatne, a później do szkoły. Dobrze. A powiedzcie mi, występujecie przed tłumem ludzi, w szczególności ty, Albert. Mówię, że niekiedy grasz w PC-ku. Ale kolega gra częściej, że... Kolega gra częściej. Nie wiem, czy gram częściej. Nie grasz w Albert jest więcej różnych rzeczy, Albert, się angażujesz. Powiedz nam, masz premę? Czy już się tego pozbywasz? Nie, no miałem kiedyś. Znaczy wiadomo, no. Nie jest tak, że bierze się za coś nowego, tak się nie ma tremy. Tylko no, to przechodzi szybko z czasem. Jest to, człowiek się przyzwyczaja do tego, że siedzą tam ludzie i patrzą na wszystko, co się robi, tak? I no nie, ja już nie mam. Miałem. No chyba, że przy czymś takim naprawdę większym i wymagającym, nie wiem, większego skupienia, gdzie jest coś, nie wiem, gdzie się mogę pomylić. Czy nie wyszło, albo jak się tak naprawdę większy koncert, to wtedy jakiś tam jest, bardziej, że tak powiem, ale tak to nie, tak to nie. Dobrze, a czy macie jakieś inne pasje? No na przykład teatr. Czy w sumie taki właściwie trochę dylemat, czy bardziej w tą stronę, czy w tą, no w sumie na razie ciągnę tak jakby trochę i to, i to. Czy jest jakaś sztuka, w której chciałbyś zagrać? No Hamlet jest fajny. Nie, znaczy to zależy, jak to się w sumie potoczy gdzieś tam w przyszłości. Czy będę więcej coś z tym robił, czy raczej mniej. Ale póki co jest to też taka druga, może powiedzmy, pasja. Dobrze. Albert, dokończ zdanie. Dla muzyki nigdy. Dla muzyki nigdy. Ale to w jakim sensie mamy to kiedyś nie zakończyć? No, stosunkuję.
że ty dla muzyki nigdy. On by chyba wszystko dla muzyki zrobił. A ty? Dla muzyki zawsze powinny. Co jest najważniejsze? No tak. A papie, ty? Na pewno nie przyszłabym obojętnie do kogoś, kto gra nie posłuchała, bo też jest całym moim życiem, jak się tak zaczęło. Masz młodszą siostrę, grasz dla niej czasem? Czasami tak, ale to granie wygląda tak, że ona sama bierze flet i chce grać ze mną. Także no, nie da się przy niej grać aż tak często. Dobrze. A gracie dla siebie czy dla kogoś? Czy można powiedzieć dla siebie? Znaczy, ja sobie wiem, że przyszłość się całą, więc no, w pewnym sensie gram dla siebie, żeby móc to robić w przyszłości. Tak? Ale to jest. To nie jest tak, że się. No bo sztukę jak się robi tylko i wyłącznie, żeby ją potem wstać w jakieś szuflady, tylko na przykład, że siedzę i ćwiczę sobie za pełną, no to jest bez sensu, to w ogóle nie ma, nie powinno mieć takiego typu. No i jak już się robi coś właśnie związanego z tym graniem, czy cokolwiek to jest, nie wiem, poezja, czy coś, nie, to trzeba gdzieś iść się tym podzielić, tak, i potem można powiedzieć, że dołączając do zespołu, czy dołączając no gdziekolwiek, jakiejkolwiek grupy tworzącą muzykę, sztukę w ogóle, no potem się robi to nie tylko dla siebie, tylko też dla tych ludzi, z którymi się to gra, tak? To jak ja gram w zespole, no to nie chodzi mi o to, żeby mi się dobrze grało, żeby, nie wiem, siedzieć i sobie grać i sobie, a teraz sobie zrobię przejście, które tam wyćwiczyłem 2 tygodnie temu i którego jeszcze nie spróbowałem, to żeby innym muzyką się grało dobrze, tak? Dlaczego się śmiejesz? Co? Nie, znaczy tutaj też myślę, nie można z drugiej strony popaść w taką skrajność, że tworzy się tylko pod tych ludzi, do których się to adresuje. Nie, nie oczywiście. Wtedy można zacząć robić taki chłam. Dobrze. No to słuchajcie, czas nas goni. Ostatnie pytanie. Co powiedzielibyście ludziom z Sępy, którzy tempom krzękują na czymś czasami, ale boją się z tym wyjść i zrobić coś z tym, a naprawdę mogą mieć talent? Co byście im powiedzieli? Tam do kamery. No ja nie wiem, co mogę powiedzieć. Myślę, że przede wszystkim tyle, żeby no, wyjść z tym na zewnątrz i przynajmniej spróbować jakoś się z tym pochwalić. Tym bardziej, jeśli chodzi o muzykę, warto jest grać z innymi. Przede wszystkim to jest, trzeba grać z innymi, bo tak. Bez sensu jest właśnie takie popadanie w taki samozachwyt. Tylko ja jestem tutaj dobry, a na przykład nie jestem, bo inni nie są godni grać ze mną, jestem za dobry. Znam wielu takich właśnie, którzy się nie pokazują właśnie dlatego, że uważają, że są za dobry, żeby grać jakimiś tam małymi. Od innych można się najwięcej nauczyć. Dokładnie. Nawet basista od perkusisty i ja odwrót. Przede wszystkim. Dziękuję wam bardzo za to, że zgodziliście się na to nagranie i w ogóle. A tobie życzę udanej matury. I życzę wam się wszystkim wrażenia. Dzięki bardzo.